Witajcie w świecie Janka. Janek to bohater naszych historii. Historie są krótkie, opowiadają o codziennych sytuacjach Janka, o codziennym życiu Janka. Po wysłuchaniu każdej historii należy zrobić quiz, aby sprawdzić, czy dobrze zrozumieliście tę historię. Quiz jest gratis. Link do quizu to pierwszy link w opisie do tego wideo. Możesz więc teraz zatrzymać wideo, kliknąć w ten link i otworzyć w drugim oknie quiz. Jak tylko skończysz słuchać historii, przejdź do drugiego okna i zrób quiz. Wyniki quizu możesz pisać w komentarzach. Jestem ciekawa, jak Ci poszło. Oczywiście audio z historią nie ma transkrypcji, nie ma napisów. Chodzi o to, aby słuchać i rozumieć. Możesz słuchać audio wiele razy. Pamiętaj, że w quizie występuje dodatkowe słownictwo, praktyczne słownictwo, więc warto robić quizy. Jeśli lubisz quizy, mamy ich więcej. Nie tylko historie z Jankiem kończą się quizem. Prawie każde wideo czy podcast mają quiz. Możesz mieć do nich dostęp, jeśli zostaniesz członkiem klubu Polski Codziennie na platformie Patreon. Zapisy do klubu to drugi link pod tym wideo. Zapraszam Cię serdecznie do klubu. Tymczasem posłuchaj, co nowego u Janka i zrób quiz gratis. Powodzenia! Quiz numer 16. Janek zapisuje się do lekarza. Janek nie czuje się najlepiej. Ma lekką gorączkę i boli go gardło. Postanawia iść do lekarza. Janek ma abonament prywatnej przychodni lekarskiej. Dzwoni na recepcję i mówi: Dzień dobry, chciałbym zapisać się do lekarza internisty. Dzień dobry, jaki jest powód konsultacji? Pyta recepcjonistka. Myślę, że mam jakąś infekcję i chciałbym, żeby zbadał mnie lekarz. Czy może pan przyjść do przychodni, czy mam umówić wizytę domową? Pyta dalej recepcjonistka. Mogę przyjść do przychodni, odpowiada Janek. Recepcjonistka pyta o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i zapisuje Janka na konsultację na następny dzień.